Ja wam chciałam powiedzieć taką króciutką historię o tym, jak znalazłam pracę. Bo jak wiecie, ja już jestem tutaj miesiąc czasu i ogólnie cała wyprowadzka była dość trudna i trzeba było jakby wszystko na szybko spakować i tutaj przyjechać. Bo w miejscu, gdzie mieszkałam, po prostu nie było już tej pracy, nie było też jakichś tam finansów. I w pewnym momencie stwierdziłam, dobra, no to zaryzykuję. Więc przyjechałam tutaj i już miałam nawet nagrane tak, że w miejscu, kiedy miałam przyjechać, następnego dnia miałam już iść do pracy. Dlatego właśnie to było takie szybkie. I się okazało, że ta niedoszła szefowa po prostu wybrała kogoś innego, tak? Więc zostałam tutaj i zaczęłam szukać. I bardzo mocno, intensywnie szukałam, wysyłałam wszędzie CV, wszędzie gdzie mogłam, pytałam, dzwoniłam. Pytałam też na tablicy między innymi. No i tak w pewnym momencie stwierdziłam, kurczę, no robię wszystko co mogę, a jednak tej pracy nie mam. I 3 tygodnie mijały, bardzo szybko w sumie, i ja dalej nie miałam tej pracy. I wiecie, i ja stwierdziłam, że ja robię coś nie tak. I moje serce wtedy powiedziało mi, że dobra, ale ty szukasz własnymi siłami. Jeżeli szukasz własnymi siłami, to nie znajdziesz. I ja wtedy zrozumiałam, że ja muszę po prostu oddać to Bogu w końcu. Mimo, że miałam wiarę, że dostanę tą pracę, nie dostałam tej pracy, bo nie oddałam, nie powierzyłam tego w 100% Bogu. Gdzieś tam na ileś procent to jest za mało. I wtedy właśnie jak oddałam to całkowicie Bogu, to było w czwartek bodajże, jakoś tak. W piątek miałam taką szczerą modlitwę w komorze z Bogiem. I w sobotę odezwała się do mnie kobieta, która powiedziała, że w poniedziałek do mnie zadzwoni. W poniedziałek otrzymałam telefon. Zaprosili mnie na następny dzień do pracy. Tam już miejsce. No i przyjechałam. Porozmawiałam. Pokazali mi całą firmę. No i w środę już zaczynałam pracę. No i w sumie już minęły 3 dni i cały tydzień, gdzie jestem teraz w nowej pracy. I wiecie co? I oni się zgodzili też na moje warunki. Ja chciałam mieć taką pracę, żebym mogła też tutaj korzystać z tego czasu, który tutaj mam dany. I powiedziałam im, że bardzo mi zależy na tym, żeby poniedziałki, środy i piątki kończyć trochę wcześniej. I szefowa na to przystała. I wszyscy mają pierwsze zmiany i drugie zmiany, a ja mam między zmianę i drugą zmianę. Co prawda to jest trochę trudne, żeby te godziny wszystkie połączyć, ale mam możliwość być tam, gdzie chcę. Dziękuję za to Jezusowi.